Jako pierwsza wystąpi koleżanka marszałek Violeta Śląska Zyś, okręg numer 1, Olsztyn i Olsztyn. Kolego prezesie, koleżanko poseł, kolego marszałku, drodzy koleżanki, koledzy, drodzy przyjaciele. Wszystkich nas łączy miłość. Miłość do regionu, do tradycji i do ojczyzny. Wszystkim nam leży na sercu walka o dobrą przyszłość dla nas i naszych dzieci. Ostatnie lata to okres wytężonej pracy, naszej pracy, a w ślad za tym rozwój regionu. Będziemy to kontynuować, jeszcze lepiej służyć naszym mieszkańcom. Mamy cele, wzmacnianie gospodarki naszych firm. Bezrobocie jest najniższe od lat. To zasługa dobrej polityki samorządu województwa, profesjonalnych służb zatrudnienia i przedsiębiorców, którzy skutecznie aplikują o środki unijne. To zasługa naszych samorządowców obecnych na tej sali. Samorząd musi być silny i niezależny. Naszym celem jest też praca dla młodych. Dobra praca i dobra płaca. Wiele uwagi poświęcamy też służbie zdrowia, medycynie XXI wieku, którą dalej będziemy rozwijać. Seniorzy są naszymi szczególnymi wyborcami. Będziemy rozwijać program teleopieki, pilotażowy program PSL, tak aby każdy senior w województwie miał bezpłatny przycisk życia. Tak, powtórzę jeszcze raz. Bezpłatny przycisk życia dla każdego seniora w naszym województwie. Kolejno, karta seniora w całym województwie, placówka dla osób starszych w każdej gminie, kolejne żłobki i przedszkola, profilaktyka zdrowia, bezpłatne badania lekarskie, kompleksowe wsparcie rodziny, od wsparcia psychologa, asystenta rodziny, po szkolenia, z radzenia sobie z obowiązkami rodziny, bo silna i zdrowa rodzina to nasz cel. Rozdrobnienie to bezsilność. Zwycięstwo wymaga jedności celu i działania. Naszego wspólnego działania. Jesteśmy drużyną. Razem do zwycięstwa, bo Warmia i Mazury regionem, którym warto żyć, niezależnie od wieku. Zdrowo, bezpiecznie, dobrze i godnie. Koleżanki i koledzy, demokracja zależy od siły charakteru i formatu ludzi, którzy ubiegają się o sprawowanie władzy, a także od poczucia odpowiedzialności całego społeczeństwa. A oto moja drużyna. Silna drużyna ludzi z silnym charakterem. Zapraszam. Marek Szter, radny sejmiku obecnej kadencji. Wychowawca oświaty, samorządowiec, wcześniej piłkarz. Grażyna Licznerska, radna obecnej kadencji, lekarz, laureatka ogólnopolskiego plebiscytu wspólnot 2011, obiekt na środek. Lekarz przyjacielem kobiety. Ligia Lejszo, przewodnicząca zarządu koła 13 Pieczewo, ale trzecią kadencję z prezesem Jarockiej Akademii III wieku w Olsztynie, której była założycielem. Będzie walczyć o seniorów. Grzegorz Jan Matczyński, oficer Straży Pożarnej w stanie spoczynku. Obecnie dyrektor wykonawczy zarządu oddziału wojewódzkiego Związku SPSL. Wojciech Miałkowski, prawnik, nauczyciel, 50-letnie doświadczenie w kierowaniu ludźmi, 50 lat działa społecznie. Radny Polskiego Miejskiego, to wszystko po przyczynku pracowo. Agnieszka Górska, pani doktor, dyrektor Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii w Olsztynie. To jest nasze szkolnictwo zawodowe. Ostatni z kandydatów, Cezary Mróz, wiceprezes Fundacji Wagnera. Obowiązki służbowe nie pozwoliły mu być. Mamy młodego człowieka, który będzie kończył listę. Brawa dla mojej drużyny. Dziękujemy bardzo. Życzymy powodzenia. Zapraszam serdecznie koleżankę marszałek Sylwię Jaskulską, okręg numer 5.
kolego prezesie, koleżanki i koledzy, szanowni państwo. Zielona koniczyna, którą mamy w logo Polskiego Stronnictwa Ludowego, jest symbolem szczęścia i nadziei. Moje szczęście i nadzieja to ludzie. Ludzie, z którymi idę do wyborów. Naszą siłą jest drużyna. Tego uczy nas prezes Władysław Kosiniak-Kamysz. Tę samą zasadę wyznaję w swoim życiu. Nauczyły mnie tego lata pracy w samorządzie, z którym jestem związana przez większość mojego dorosłego życia. W gminie Dźwierzuty zajmowałam się gospodarką komunalną. W Biskupcu odpowiadałam za inwestycje. W Szczytnie, jako wicestarosta, odpowiadałam za funkcjonowanie powiatu. W samorządzie województwa bliskie są mi sprawy ludzi, polskiej wsi, rolnictwa, ochrony środowiska i szerokopasmowego internetu. To doświadczenie sprawia, że wiem, jak ważna jest współpraca. Współpraca na wszystkich szczeblach samorządu. Sprawny wójt, burmistrz, prezydent potrzebuje partnera do współpracy w sejmiku i zarządzie województwa. I tylko ta współpraca możliwa jest i daje efekty. Te efekty widać w naszym regionie. Zrealizowaliśmy wielomilionowe inwestycje. Poprawiliśmy jakość dróg wojewódzkich w regionie. W pojedynkę nie udałoby się tego dokonać. Dlatego tak ważne jest dla nas wzmocnienie roli sołtysów. Udało się to osiągnąć dzięki małym grantom sołeckim. Bo to właśnie sołtysi, te inicjatywy ludzi oddolne, ludzi mieszkających i związanych z polską wsią, powiatem, regionem, sprawiają, że te potrzeby muszą nam wszystkim być bliskie. Naszą rolą jako radnych sejmiku, członków zarządu województwa jest słuchanie i pomoc. Dlatego do kontaktu i współpracy wykorzystuję wszystkie dostępne kanały. Mój telefon jest powszechnie dostępny, a myślę, że i aktywność w social mediach zapewniają jak najszybszy kontakt. Pozwala to nam się wszystkim komunikować ze sobą i szybko działać. Współpracy nauczył mnie nie tylko samorząd, ale również działalność w ochotniczych strażach pożarnych. Jestem strażakiem ochotnikiem w Ochotniczej Straży Pożarnej w Linowie. Jesteśmy jak jeden organizm, który jest silny wtedy, gdy działają jego wszystkie komórki. Tak samo jest w samorządzie. W tak silną drużynę wierzę, bo już dziś tak wiele udało nam się zrobić. Ale przed nami jest jeszcze wiele do zrobienia. Ale z silną drużyną, którą tworzą osoby, które znalazły się ze mną na liście do sejmiku. Wiem, że możemy zmieniać świat, kreować naszą codzienną rzeczywistość, realizować kolejne inwestycje, chociażby jak realizacja i połączenie Szczytna z Olsztynem oraz dalszy rozwój szerokopasmowego internetu. Lista Polskiego Stronnictwa Ludowego w moim okręgu opiera się na ludziach o wielkim życiowym doświadczeniu, wiedzy, ale nade wszystko ludziach obdarzonych szacunkiem i zaufaniem wśród mieszkańców. To ich postawa, zaangażowanie pozwala patrzeć z nadzieją w przyszłość Warmii i Mazur. Kochamy Mazury, nasze zielone Mazury. Czyste, ekologiczne i zdrowe. Takich Mazur chcemy. O takie Mazury będziemy walczyć. Takie Mazury zostawimy naszym dzieciom. Wszystkiego dobrego. I Marcina Kamińskiego.
brawo. Teraz wystąpi kolega przewodniczący sejmiku Jan Bobek, okręg numer 3. Zapraszamy. Koleżanki i koledzy, województwo warmińsko-mazurskie to czwarte co do wielkości województwo w Polsce. Użytki rolne stanowią 55% jego powierzchni, grunty leśne 30%, a wody niemal 6%. Znakomicie prowadzona gospodarka leśna jest wzorem dla wielu krajów europejskich, co daje nam możliwość jej wykorzystania w innych sektorach gospodarki. Woda to rozwinięta gospodarka rybna. Turystyka to ważny element wypoczynku i rekreacji mieszkańców całego kraju i nie tylko. Produkcja jachtów znana jest w całej Europie. Prężnie rozwijające się rolnictwo, w tym produkcja mięsa i imponujący rozwój mleczarstwa, to trzy inteligentne specjalizacje naszego regionu. Naszą rolą jest zachowanie darów natury, roztropne pożytkowanie ziemi, inteligentne specjalizacje naszego kraju, kultywowanie i rozwój regionalnych kuchni. Życie potwierdza, że dokonaliśmy dobrego wyboru kierunków rozwoju i będziemy dalej wspierać wybrane dziedziny, wsłuchując się w opinie wyborców. Wszystkie te działania mają pozytywny wpływ na sytuację społeczną mieszkańców naszego województwa. A żeby to wszystko kontynuować i zapewnić dalszy rozwój naszego województwa, zaprezentuję Państwu kandydatów do sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego z okręgu elbląskiego numer 3. Zapraszam na scenę panią Ewę Nisiewicz, mieszkankę powiatu elbląskiego, wykształcenie wyższe, nauczycielkiem, założycielkiem zagrody edukacyjnej w Sąpa. Zapraszam panią Danutę Olicę, mieszkankę powiatu elbląskiego, wykształcenie wyższe, dyrektorkę ośrodka doskonalenia nauczycieli w Elblągu. Prezentuję panią Izę Stankiewicz, mieszkankę Elbląga, wykształcenie średnie, animatorkę kultury romskiej, potrafiącą oczarować wszystkich. Zapraszam pana Roberta Dziadosza, mieszkańca powiatu lizbackiego, wykształcenie średnie, grafik, kamieniec. Prezentuję pana Mirosława Gorbaczewskiego, mieszkańca Elbląga, lekarza, dyrektora Miejskiego Szpitala w Elblągu. Oto pan Wojciech Zabłocki, mieszkaniec powiatu bartoszyckiego, doktor inżynier nauk rolniczych, kierownik powiatowego zespołu doradztwa rolniczego w Bartoszycach. I moja skromna osoba, Jan Bobek, mieszkaniec powiatu planiewskiego, leśnik, samorządowiec, radny 5 kadencji. Dziękuję bardzo. Brawo, gratulujemy, wszystkiego dobrego. Zapraszamy wieloletniego radnego Edwarda Adamczyka, okręg numer 4. Kolego prezesie, szanowne koleżanki i koledzy, okręg wyborczy numer 4, no to znane powiaty w tym województwie na granicy północnej, bym tak powiedział. Począwszy od Węgorzewa poprzez Kętrzyn, Gołdap, Olecko i Jel. Koleżanki i koledzy, tutaj kolega marszałek na samym wstępie otwierając powiedział o dużych osiągnięciach naszego samorządu województwa w tej kadencji, które już były, i to, co nas czeka. Należy stwierdzić, że dzięki aktywności naszych ludzi, bo tak można powiedzieć, przedstawicieli PSL-u w gminach, w powiatach, w województwie, w sposób znakomity udało się wykorzystać środki poprzedniej kadencji budżetowej z Unii Europejskiej.
Środki europejskie w sposób znakomity zmieniają, przy pomocy których nasi dobrzy gospodarze, samorządy zmieniają oblicze swoich miast, wsi. Ja chciałbym, żeby w naszym również okręgu wyborczym większą ilość miast można było namówić do przynależności sieci Citasro. Chcę powiedzieć, że ideą Citasro, to wszyscy o tym chyba wiemy, jest poprawa jakości życia tych mieszkańców. Ale te miasta i te samorządy, do których należą, mają większą możliwość pozyskania środków na to wsparcie. Bo każdy wójt, każdy burmistrz, każdy prezydent ze swoją radą, swoimi działaczami stara się w każdym dniu praktycznie swojego działania poprawiać to życie. Ale jakby miał jeszcze większe wsparcie, to ta działanie, ta możliwość byłaby chyba szybsza i lepsza. Chcę również powiedzieć, że jako przedstawiciel tej części województwa, mam na myśli Mazury. Państwo pamiętacie hasło Mazury cud natury, które było kiedyś promowane? To hasło zrobiło swoją robotę w odpowiednim czasie. Pożyło nam, chcę powiedzieć, turystów. Turystyka, która jest na Mazurach, to generalnie znana turystyka, żeglarstwo, wypoczynek na wielkich jeziorach mazurskich. O nich nie będę mówił, tutaj kierunek działania w tym zakresie jest dobry, bo powstają ekomariny i myślę, że kolego marszałku i przyszli radni należy wszystko czynić, żeby w następnym rozdaniu budżetowym była również możliwość pozyskania środków na wsparcie samorządów w dalszym budowaniu ekomarin na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, ale nie tylko w miastach. Po trasie, w tych mniejszych miejscowościach, gdzie... Namawiam również, no tutaj kolega Janek Bobek się pochwalił, no ja jestem radnym sejmiku od początku tego województwa. Kolega marszałek na starość mówi, musisz. Nie będę już kończył, jak to było. Ale za przykład podał mi wspaniałą osobę Stasia Żeliwkowskiego. Mówi, jemu się jeszcze chce, a tobie co? Chcę powiedzieć, że oprócz tej turystyki, która jest szeroko znana i promowana w moim przekonaniu w sposób właściwy, jest turystyka na tych mniejszych okrętach wodnych, mniejszych miejscowościach. I tutaj należy również dołożyć starań, abyśmy większe środki przeznaczali na wsparcie samorządów w przygotowaniu tych jezior do wypoczynku i aktywnego spędzania czasu. Więcej środków na zagospodarowanie brzegów, szlaków wodnych, budowa wypożyczalni sprzętu, bo koleżanki i koledzy, którzy pochodzą z tych miejscowości, wiedzą, że nie zawsze na to wystarcza środków. Chcę przypomnieć, że w ostatnich latach nasze województwo wybudowało bardzo piękny szlak rowerowy, który liczy po prawie 400 km. W tej części północnej ponad 150 km. A jak obserwuję ten szlak tej naszej części, co powiedziałem, Węgorzewo, Banie Mazurskie, Gołda, Stańczyki, Żydkiejmy, pięknym szlakom, to widać, że tutaj. I tutaj należy również wspierać samorządy, jeżeli można powiedzieć, żebyśmy w większym zakresie tworzyli miejsca obsługi tych turystów rowerowych. Nowe ścieżki również, o tym właśnie chciałem powiedzieć, ponieważ samorządy również dużo inwestują u siebie. Przy każdej inwestycji praktycznie, jeżeli się buduje chodniki, drogi, to większość samorządów stara się również budować ścieżki. I to należałoby również mieć na uwadze w następnej kadencji do przyszłych radnych tego sejmiku, a tutaj na sali, patrzę, siedzą ci, którzy będą radnymi w następnej kadencji, żeby o tym również nie zapomnieć. Chcę powiedzieć również, że bardzo istotne w naszym województwie nie do końca wykorzystanym jest turystyka zdrowotna i medyczna. Ja wiem, że takie miasta uzdrowiskowe jak Gołdap ma większe możliwości, czy ostatnio Miłomłyn, ale są takie przykłady dobrego działania, jak się posłużę Oleckiem, jeżeli wolno. W Olecku stał
nie do końca wykorzystany hotel Olecko na 110 miejsc. Nowy właściciel zainwestował środki i stworzył z tego sanatorium. Uzyskał taki status. Dzisiaj jest obłożenie przez cały rok. To może niewielka ilość ludzi, ale 110 osób dla Olecka przez cały rok, bo ci, którzy tam przebywają, nie tylko korzystają z zabiegów rehabilitacyjnych, ale również korzystają z życia, jakie się toczy w mieście. Jest to też jakaś możliwa rozwoju turystyki. Tych rodzajów turystyki, na które dzisiaj jeszcze nie mamy wykorzystanych, to należy zwrócić uwagę w przyszłości, to jest turystyka ta rowerowa, którą wspomniałem, turystyka zdrowotna, ale ci, daję sobie sprawę, nie do końca jeszcze uzyskała wsparcie turystyka kajakowa na przykład. Mamy szlaki, mamy rzeki, na które moglibyśmy to odpowiednio wykorzystać przy odpowiednim działaniu. Można by mówić, było sporo na ten temat, ale myślę, że to wszystko jest przed ludźmi, którzy startują w tych wyborach 2018 do gmin, powiatów i województwa. W okręgu wyborczym, jak miałem numer 4 na początku, powiedziałem, jakie to są powiaty, startują i zapraszam tutaj do siebie koleżankę Anetę Szałko, panią dyrektor szpitala psychiatrycznego w Węgorzewie. Poprzednio pracowała w Powiatowym Urzędzie Pracy w Węgorzewie, tak się zagadnienia i życie zna, proszę bardzo. Chcę dodać, że to jest bardzo dynamiczna osoba i działa. Nie ma koleżanki Anety Stankiewicz, no jest na wyjeździe. Jest to mieszkanka powiatu Gołda, mieszka w gminie Banie Mazurskie, ale jest dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w gminie Budry. Zasłużony działacz ludowy, znany chyba wszystkim, a na ziemi kętrzyńskiej chyba bardzo dobrze, kolega Lotek Eugeniusz. Tak patrzę, ale pod światło nie widzę, czy dojechał kolega Raciński Kazimierz z Elku. Proszę. Dyrektor Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Elku. Oto ludzie. Pracujemy nad dalszą jeszcze możliwością pozyskania wspaniałych osób. Na dzisiaj mamy je potwierdzone do końca, w związku z tym nie będę ich zdradzał, bo mogą różnie się jeszcze okazać. Także ekipa, no i moja skromna osoba. Gratulujemy, brawo, wszystkiego dobrego. Koleżanki i koledzy, liderzy listy poszczególnych okręgów. Ja jeszcze później przedstawię listę z okręgu numer 2, ale teraz uzgodniliśmy, że będą wystąpienia branżowe, tak to powiem, żargonem roboczym. Serdecznie dziękujemy za to wsparcie, ale pozwólcie, że jeszcze przed zabraniem głosu przez koleżankę i kolegę prezesa przedstawię listę okręgu numer 2, czyli tego od Ostródy przez Iławę, Nowe Miasto i Działdowo. Zacznę od pań. Jolanta Schulz, lekarz, wicemarszałek, wcześniej wieloletnia radna wojewódzka. Serdecznie zapraszamy ją. Nie wiem, czy są obecne nasze kandydatki, pani Agnieszka Charybczak. Brawo. Pani Monika Marchalewska. Jest pani Monika, serdecznie zapraszamy. Nauczyciel w Morągu, jest nam bardzo miło, a to też z takiej poręki rodzinnej, bo mąż pani Moniki startował w wyborach parlamentarnych z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego, więc myślę, że będzie dobrze. Tego serdecznie życzymy.
No i teraz osoby same znane. Stanisław Żelichowski nie powie więcej ani słowa. Zbigniew Ziejewski, członek Rady Naczelnej Przedsiębiorstwa Rolniczych, starosta powiatu nowomiejskiego, radny samorządowy, znany działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Serdecznie zapraszam Andrzeja Dzieniszewskiego, przedsiębiorcę, geodetę, prezesa powiatowego zarządu w Iławie. Również doświadczony samorządowiec, był czas, gdzie był sekretarzem miasta Iława. I Andrzej Wiśniewski, kolega, który aktualnie pełni funkcję wiceburmistrza Działdowa, mieszkaniec Wisbarka Wolskiego. To jest drużyna okręgu numer 2. W pełnym komplecie. Wszystkiego dobrego. Gratuluję. Dziękuję za obecność, za możliwość wspólnego kandydowania. Wszystkiego dobrego, wszelkiej pomyślności. Tak jak powiedziałem, konwencja wojewódzka w obrębie sejmiku i miast prezydenckich, ale jesteśmy duszą i ciałem za wszystkimi kandydatami z Polskiego Stronnictwa Ludowego i z list Polskiego Stronnictwa Ludowego we wszystkich szczeblach samorządu, gminach, w powiatach, w miastach, i to zarówno tych bezpośrednich i tych, które dotyczą poszczególnych radnych. Tutaj jesteście obecni, nie o wszystkich jeszcze w sposób oficjalny wiemy, bo też nasza procedura jest oparta o uchwały poszczególnych zarządów powiatowych i będziemy z wielką satysfakcją wyczekiwali tych kandydatur, aby wspólnie osiągnąć sukces. Bo sami kandydaci do województwa bez wsparcia w gminach, w powiatach po prostu nie mają możliwości zdobycia tak szerokiego poparcia i liczymy, że to będzie od gminy, od sołectwa, od gminy, miasta, powiatu, aż po województwo bardzo mocno skorelowane we współpracy z Zieloną Koniczyną. Serdecznie wszelkiego dobra na czas wyborów życzę wszystkim kandydatom. A przede wszystkim zwycięstwa, bo to jest główny cel. Koleżanki i koledzy, zapraszam do wystąpienia koleżankę poseł, wiceprezes Naczelnego Komitetu Polskiego Stronnictwa Ludowego.